Trudna zagrywka między dwóch zawodników. Oj, skręcił dalszy nogę, ależ fatalna sprawa. Piotr Gruszka. Niepotrzebnie skoczył, zdaje się, Piotrek tam do tej piłki. Akcja nie miała tempa. No, jakby mało było tych nieszczęść w naszym zespole. No tak świetnie grający zawodnik. No, oby tylko to nie była poważna kontuzja. Kręcą głowami nasi zawodnicy, bo to są przecież problemy, które, no, które krzyżują na wszystko. Ależ pewnie. To będzie musiała być zmiana na pewno. Zobaczmy, jak to się stało. Tak jest, skręcenie. No wyraźnie. No niestety. Wyraźnie. To jest siatkarska kontuzja, bardzo bolesna i przykra. Jeszcze raz będziemy widzieć. Ląduje gdzieś na tym słupku. Nieszczęśliwie Piotrek chciał ratować piłkę. No niestety, pech nie opuszcza naszej reprezentacji. No brak słów w takich momentach. Pod górkę. Mamy pod górkę i to bardzo mocno teraz już. Nie chodzi o to spotkanie z Serbią, które dzisiaj gramy. Możemy to przecież przegrać, ale pamiętamy o mistrzostwach Europy. To jest przykry obrazek, ale taki też jest sport okrutny czasami. No i to już nasza ostatnia ostoja. Bartosz. Minimalna, minimalna, ale cały czas dobra reakcja naszych chłopaków, naszych zawodników na bloku. No właśnie, to jest noga Piotra Gruszki. Źle to wszystko wyglądało. No będziemy grać sytuacyjną wystawą. Do gry po pierwszej przerwie technicznej w drugim secie. Przypominamy, Polacy wygrali 25-17, a to Piotrek Gruszka, który będzie musiał udać się chyba do szpitala. Do szpitala. Widziałem, jak tu Raul Lozano prosił naszych zawodników. Chłopaki, nie patrzcie w tamtą stronę, skoncentrujcie się na grze. No teraz jest potrzebne niesamowite zjednoczenie w drużynie. O, Piotrek, łzy w oczach. No jest to takie... Jeszcze raz ta nieszczęsna akcja, no. To jest przykry widok, no wyraźnie, podwinięta nie mogę patrzeć na to. Podziękowanie publiczności. No oby. Będziemy trzymać kciuki, żeby to nie było nic poważnego. Oby Piotrek zdążył do mistrzostwa. Zmiana lub czas. No właśnie, Piotr Gruszka. Wyjeżdża na prześwietlenie. Ale tak jak mówiliśmy, te pierwsze oględziny lekarskie wskazują na to, że być może to nie będzie nic poważnego. Nigdy nie można powiedzieć tego w pierwszym dniu. To jest dopiero drugi, trzeci dzień. Cokolwiek wiadomo o wszelakich skręceniach stawu stogowego. No dzisiaj mamy 19. Bardzo mało czasu do rozpoczęcia mistrzostw i takiej kontuzji. Piłka setowa, a i to jest serwisowy Gericz. Nic się jeszcze nie stało, spokojnie, mamy trzy akcje, przynajmniej dwie bez wielkich konsekwencji, ale kończmy to za pierwszym razem. Będziemy grać wyższą chyba teraz piłką sytuacyjną. Michał Winiarski broni Andrija Gericz. Milinkowicz zablokowany przez Mińskiego i Kurka. I drugi set za nami, wygrany przez reprezentację Polski 25-21. Prowadzimy już w ostatnim meczu Memoriału Huberta Wagnera, rozgrywanego w Olsztynie w hali Urania. Polacy prowadzą z Serbią 2-0. To są statystyki po tej... Ja myślę, że Polacy byli tutaj w każdym elemencie lepsi. Zagrywki mamy na remis. A tutaj raz jeszcze Piotr Gruszka, który jest odwożony do szpitala.